Dzień dobry Państwu. Dzisiaj porozmawiamy sobie o specyficznym zjawisku związanym z dwudziestoleciem międzywojennym, jakim była kasiarska panika czy kasiarska gorączka, która zapanowała na przełomie lat 20. i 30. w II Rzeczypospolitej. Zanim zaczniemy rozmawiać o kasiarzach, warto zastanowić się na początek, kto to w ogóle jest kasiarz. No, wydawałoby się, że odpowiedź jest prosta. Że jest to człowiek, który okrada kasy. Jest to złodziej, który okrada kasy. Jak się okazuje, kiedy czytamy międzywojenne źródła, międzywojenną prasę czy dokumentację policyjną, sprawa ta zaczyna się nieco komplikować. Bo często prasa przypisywała różnym przestępcom tytuł kasiarza. Tymczasem zdaniem policji ten człowiek na taki tytuł zupełnie nie zasługiwał, ponieważ nigdy w życiu nie okradł kasy albo nigdy nie próbował nawet okraść takiej kasy. W związku z tym umówmy się w tym miejscu, że kasiarzami będą dla nas ci przestępcy, którym policja udowodniła przynajmniej próbę okradzenia kasy, a nie ci, którym taki tytuł przypisywała prasa. To na początek. Drugą kwestią, którą chciałbym na wstępie poruszyć, jest kwestia liczebności tego środowiska. Szacuje się, że działających w dwudziestoleciu międzywojennym kasiarzy było około 500 osób, z czego blisko połowa z nich to kasiarze związani z Warszawą. Generalnie Warszawa, jeśli chodzi o środowisko kasiarskie, była największym liczebnie grupą. Potem mamy takie miasta jak Lwów, Kraków oraz Łódź. W innych większych miastach, takich II Rzeczpospolitej, jak Poznań, Wilno, Lublin, Katowice, pojawiają się pojedyncze osoby. Natomiast gro tych kasiarzy międzywojennych to są ludzie związani z czterema największymi miastami II Rzeczypospolitej. Jak w ogóle wyglądała statystyka kradzieży kasowych w dwudziestoleciu międzywojennym? Szacuje się, że w okresie międzywojennym dokonano około 4000 kradzieży kasowych. Kiedy popatrzymy na dane procentowe, to przekonamy się, że kradzieże kasowe stanowiły niecały 1% wszystkich dokonanych w dwudziestoleciu międzywojennym kradzieży. Tymczasem tego typu kradzieże bardzo często stawały się leitmotivem wielu prasowych doniesień i ówczesna prasa z lubością rozpisywała się o tego typu włamaniach. No, co nie może dziwić z tego powodu, że były to z reguły kradzieże, w których ginęły naprawdę sporo gotówki. W związku z tym były to bardzo medialne wydarzenia, szczególnie z punktu widzenia prasy brukowej, która w dwudziestoleciu międzywojennym też wychodziła. Kiedy znamy już te ogólny zarys tej grupy i wiemy mniej więcej, ilu ich było i o kim w ogóle mówimy, chciałbym porozmawiać tak naprawdę i opowiedzieć Państwu o tym, jak wygląda kasiarski mit, bo wydaje mi się, że o takim zjawisku możemy mówić, i jak w porównaniu z tym kasiarskim mitem wyglądała międzywojenna rzeczywistość. Jeśli próbujemy tak pokrótce nakreślić, z jakich elementów składa się ten kasiarski mit, no, który budowany jest przede wszystkim przez wszystkim dobrze znane filmy, jakimi są obydwie części Wabanku, czy film Halo Szpicbródka, czyli Ostatni występ kasiarza. To są filmy, które powstały na przełomie lat 70. i 80. i utrwaliły w nas pewien obraz tego środowiska i stworzyły niejako podwalinę do tego, co ja nazywam mitem kasiarza. To znaczy, jaki powinien być kasiarz zgodnie z ustaleniami, jakie wynikają z tych trzech w zasadzie filmów. No, po pierwsze, jest to człowiek wyjątkowo szarmancki. Po drugie, jest to człowiek nierzadko bardzo dobrze wykształcony. Po trzecie, jest to człowiek, który brzydzi się mokrą robotą, czyli broń Boże nie dokonuje zabójstw, nie bierze udziału w bójkach. No, jest to człowiek, który zawsze wszystko robi w białych rękawiczkach. Po czwarte, są to ludzie wyjątkowo zamożni. Po piąte, są to ludzie często bardzo wysoko ustawieni i którzy mają znajomości w śmietance towarzyskiej i świetnie poruszają się
wśród osobistości życia politycznego, społecznego czy kulturowego. Tak mniej więcej kształtuje się ten obraz międzywojennych kasiarzy, który wyłania się z wspomnianych przeze mnie filmów, a także z licznych publikacji popularno-naukowych, które na temat kasiarzy się pojawiały. I kiedy próbujemy go porównać z tym, jak rzeczywiście wyglądała ta rzeczywistość w dwudziestoleciu międzywojennym, troszkę te elementy tego kasiarskiego mitu zaczynają nam blaknąć, rozpadać się, gdzieś tam znikać. No, chociażby pierwsza kwestia, jakim była unikanie, jakim miało być unikanie wszelkiego rodzaju przemocy. Kiedy przyjrzymy się tej społeczności w dwudziestoleciu międzywojennym, to okazuje się, że najwybitniejsi kasiarze dwudziestolecia międzywojennego, tacy jak Marian Buc-Brzeziński, czy Władysław Kwadratowy-Daszkiewicz, ja mógłbym wymieniać tutaj wiele takich postaci, okazują się wielokrotnymi zabójcami. Najwięcej właśnie na sumieniu ofiar miał Marian Buc-Brzeziński, o którym wiemy na pewno, że zamordował co najmniej 4 osoby. Dwie z nich w obronie własnej, za co zresztą został uniewinniony, a dwie w zemście za pobicie jego brata. Przypadków stosowania przemocy przez kasiarzy międzywojennych jest naprawdę wyjątkowo dużo. Nie tylko bili się między sobą, ale bili się również z policją, atakowali strażników więziennych. Generalnie nie obce im było stosowanie łoma nie tylko jako narzędzia do otwierania kasy, ale jako narzędzia do wyrównywania rachunków pomiędzy w samym środowisku złodziejskim. Innym elementem kasiarskiego mitu, oprócz tych, które wspomniałem, jest także twierdzenie o tym, jakoby kasiarze gardzili całą pozostałą społecznością przestępczą. To znaczy nie przyjaźnili się z pośrednimi złodziejami, z tymi dołami złodziejskimi, którymi mieli gardzić i z którymi mieli nie utrzymywać żadnych stosunków społecznych. Tymczasem, kiedy popatrzymy na tych ludzi i na to, jak oni funkcjonowali, no przede wszystkim w Warszawie, okazuje się, że doskonale radzili sobie i mieli świetne relacje z najróżniejszymi przestępcami, najróżniejszymi kategoriami przestępców, począwszy od drobnych potokarzy, czyli złodziei kradnących z wozów. Zresztą większość kasiarzy w ten sposób zaczynała swoją karierę. Nie na uniwersytetach, jak twierdzą niektórzy autorzy popularno-naukowych tekstów na temat kasiarzy, tylko właśnie jako drobni złodzieje na warszawskiej Woli, czy na lwowskim Zamarstynowie, czy na łódzkich Bałutach, pnąc się powoli po szczeblach tej złodziejskiej kariery i w związku z tym, że funkcjonują w tym środowisku, świetnie się w nim czują, bardzo dobrze się w nim odnajdują, nie jest dla nich żadnym problemem utrzymywanie relacji z przestępcami przeróżnych kategorii. Jednym z elementów kasiarskiego mitu, o którym jeszcze nie wspomniałem, jest również to, że kasiarze mieli gardzić sutenerami. Nic bardziej mylnego. Sami niektórzy bywali sutenerami, między innymi Adolf Rupp, bardzo znany kasiarz, który zresztą jako jeden z niewielu kasiarzy międzywojennych przeżył okupację i jeszcze mieszkał w Warszawie po wojnie, pochowany jest na cmentarzu ewangelickim tutaj w Warszawie. Przed wojną, kiedy już nie wychodziły kasiarskie skoki, zajął się sutenerstwem. Zresztą miał bardzo szerokie kontakty w środowisku sutenerskim, warszawskim i spędzał upojne dnie i noce w towarzystwie warszawskich sutenerów. Jak widzimy więc, to środowisko po pierwsze ani nie brzydzi się przemocy, a stosuje ją, po drugie w żaden sposób nie widzi problemu w utrzymywaniu relacji z przestępcami innych kategorii, po trzecie, niekoniecznie należy do elity finansowej II Rzeczpospolitej. Ten motyw pojawia się również w filmie Halo Szmidt-Brudka. Zresztą jakby kanwa tego filmu oparta jest o właśnie historię związaną z kupnem przez kasiarza kabaretu, który jest zasłoną dymną do wiercenia tunelu pod bank. Rzeczywiście, Adam Stempel, znany warszawski kasiarz, w 1919 roku z dwójką wspólników kupił ten kabaret i zapłacił, jeśli wierzyć aktom notarialnym, astronomiczną na ówczesne czasy sumę,
około 12 tysięcy dolarów. To był jego wkład. Kabaret miał kosztować dużo więcej. Przy czym, jeśli przyjrzymy się dokładniej tej transakcji, okazuje się, że w akcie notarialnym, który jest świadectwem tego kupna, informacja o przekazaniu pieniędzy została skreślona. Pierwotnie było napisane, że pieniądze zostały przekazane przy notariuszu. Została skreślona i znajduje się tam dopisek, że pieniądze zostały przekazane prywatnie poza notariuszem. W związku z tym nie mamy stuprocentowej pewności, czy do byłych właścicieli tego kabaretu te pieniądze w ogóle trafiły i czy rzeczywiście w takiej wysokości. W każdym razie, jeśli rzeczywiście Stempel zapłacił 12 tysięcy dolarów za ten kabaret, to była chyba najgorsza z możliwych transakcji, jakie kiedykolwiek udało mu się poczynić. Ponieważ kiedy półtora roku później sprzedawał ten kabaret, to dopadła go inflacyjna, brutalna rzeczywistość początków II Rzeczypospolitej, ponieważ za sprzedaż tego kabaretu uzyskał około 300-400 dolarów tylko. Tak drastycznie spadła wartość ówczesnej marki polskiej, że z 12 tysięcy, które rzekomo miał włożyć w kupno tego kabaretu, po jego sprzedaży miał w kieszeni zaledwie kilkaset dolarów. Być może dopadł go jakiś stan depresyjny. W każdym razie musiał wrócić do poprzedniego zawodu, bo kilka miesięcy później został schwytany na próbie kradzieży kasowej w czeskiej Pradze. W związku z tym, proszę Państwa, jest to jedyny udokumentowany przykład transakcji, w której pojawiają się tak wysokie pieniądze. Proszę Państwa, w filmie Wabank Henryk Quinto, najwybitniejszy kasiarz w II Rzeczypospolitej, to znaczy postać zupełnie fikcyjna, w każdym razie wzorowana na Stanisławie Cichockim Szpicbródce, otwiera kasę na słuch. Nie wiem, być może istniał taki kasiarz, który potrafił to robić w dwudziestoleciu międzywojennym. Ja się z taką sytuacją nigdy nie spotkałem. Natomiast niewątpliwie byłoby to coś wyjątkowego. Generalnie kasiarze międzywojenni otwierają kasy najprostszym sposobem. To znaczy tak zwanym sposobem fartuszkowym, używając specjalnie skonstruowanych do tego narzędzi, jakimi były raki. Po prostu rozpruwano blachę. Z reguły blacha pomiędzy dwoma płatami blachy, z której składała się kasa, wsypywany był azbest. No, kasa miała być ogniotrwała, w związku z tym ten azbest miał chronić kosztowności czy pieniądze ukryte w kasie. W związku z tym należało najpierw rozpruć rakiem pierwszą warstwę kasy, następnie wysypywał się azbest i zabierano się do drugiej warstwy blachy. Z reguły wycinano niewielki otwór, starając się, no, wymagało to dużo mniej pracy i dużo mniej wysiłku w związku z tym fizycznego, bo była to niewątpliwie trudna i wymagająca wiele wysiłku praca. Stąd nierzadko kasiarze zmuszeni byli pracować nawet w samej bieliźnie, ponieważ pomieszczenia były małe, okna musiały być zamknięte, nierzadko zasłonięte dodatkowo kocami, jeśli przyświecano sobie jakąś lampką czy latarką, żeby nie zdradzić swojej obecności w tym budynku, w tym pokoju, w którym znajdowała się kasa. W związku z tym sytuacją, w której po większym wysiłku, jakim było otwieranie kasy, wreszcie dobrano się do jej zawartości. Kasiarze nierzadko myli się. Policja bardzo często znajdowała w miejscu, w którym dokonano kradzieży, miednice z wodą, mydła, ręczniki, którymi się wycierali kasiarze. No, tak jak wspomniałem, była to ciężka fizyczna praca. Bardzo niewielka grupa kasiarzy, policja szacowała, że tylko kilka osób w międzywojennej Polsce posługiwała się również palnikami acetylonowymi. Dlaczego tak rzadko korzystano z tych narzędzi? No, z bardzo prostego powodu. Przygotowanie tego typu włamania wymagało dostarczenia na miejsce włamania potężnych butli gazowych, palników i całej masy jeszcze różnych narzędzi, które wspomagały cały proces przepalania kasy. Dodatkowo płonący palnik dawał światło, które bardzo często mogło zdradzić obecność kasiarzy. W związku z tym zdarzały się sytuacje, w których kasiarze używali palników przykryci kocami,
jakimiś plandekami. W związku z tym proszę sobie wyobrazić pracę tego typu ludzi, którzy w niewielkim pomieszczeniu, w samej bieliźnie, przykryci plandeką czy kocem, posługują się palnikiem acetylenowym, w powietrzu fruwa azbest sproszkowany, który przeszkadza w pracy, w związku z tym twarz owinięta jest jakąś chusteczką czy maską. Cały proces takiego przepalania to jest co najmniej kilkadziesiąt minut. W związku z tym jest to praca dla ludzi bardzo ambitnych, którym bardzo zależy na tym, żeby w tej kasie coś można było znaleźć. Z moich obliczeń wynika, że szanse były pół na pół. Generalnie wygląda to w ten sposób, że co druga kasa dawała szansę na to, żeby uzyskać zysk pozwalający przynajmniej zwrócić koszty zorganizowania całego włamania, czyli około 100 zł. Jeśli kasiarze znaleźli około 100 zł w kasie, mogli uznać, że przynajmniej pokryły się koszty całego przedsięwzięcia. Natomiast kasiarz, który otwierałby na słuch przy 100 zł, mógłby powiedzieć, że jest zdecydowanie na plus. Henryk Lange, znany warszawski międzywojenny policjant, kierownik Brygady Kradzieżowej Urzędu Śledczego, autor wspomnień, które zostały wydane w latach 60., który moim zdaniem razem z Leonem Kurnatowskim, czyli jeszcze innym, kolejnym bardzo ważnym policjantem międzywojennym, pracownikiem Urzędu Śledczego w mieście stołecznym Warszawa, który również spisał swoje wspomnienia, wydane jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym, ci dwaj ludzie są moim zdaniem głównymi autorami tego, co nazwałem kasiarskim mitem. To znaczy ich wspomnienia stały się podstawą do tworzenia pewnego wizerunku kasiarzy, który potem widzimy czy w filmach Wabank, czy w filmie Halo Szpitzbrudka, a także do którego mamy dostęp czytając popularno-naukowe opracowania dotyczące kasiarzy. W ich pracach kasiarz jawi się jako człowiek ponadprzeciętny. Z czego to mogło wynikać? Wydaje mi się, że zarówno Kurnatowski, jak i Lange jednemu i drugiemu bardzo zależało na to, żeby przedstawić siebie jako wybitnych policjantów. Jeden i drugi odchodził z policji w dwudziestoleciu międzywojennych w dosyć niewyjaśnionych okolicznościach, ciągnęły się za nimi pewne nie do końca wyjaśnione sprawy. Kurnatowski nawet stanął przed sądem, został co prawda z zarzutów oczyszczony, niemniej fama niezbyt uczciwego policjanta ciągnęła się za nim aż do 1940 roku, kiedy zmarł. Jeden i drugi w swoich wspomnieniach jako policyjni herosi nie mogli walczyć z pośrednimi złodziejami, jakimiś drobnymi potokarzami, szopenfeldziarzami, czyli złodziejami sklepowymi, czy złodziejami strychowymi, tylko musieli mieć za przeciwników przestępców wybitnych. W związku z tym zarówno jeden, jak i drugi postawił na swojej drodze, nie ulega wątpliwości, że obydwaj na pewno znali międzywojennych kasiarzy, ale opisując ich, tworzyli wizerunek przestępczych herosów, superprzestępców, z którymi walczyli superpolicjanci. Ten wykład chciałbym zakończyć, proszę Państwa, rozwikłaniem pewnej zagadki, która zdaniem Henryka Langego, który miał doskonale znać Stanisława Cichockiego Szpitzbrudkę, czyli najsłynniejszego kasiarza międzywojennego, do dziś pozostaje niewyjaśniona. Nawet wszechwiedna Wikipedia twierdzi za Langem, że Stanisław Szpitzbrudka-Cichocki zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach, a ostatnim momentem, w którym Lange miał widzieć czy słyszeć o Cichockim, był fakt, że Cichocki walczył gdzieś na południu na północy Afryki jako żołnierz wojska polskiego. Jak się okazuje, Stanisław Cichocki Szpitzbrudka nigdy w życiu do północnej Afryki nie trafił, natomiast zmarł w 1940 roku w listopadzie w szpitalu powiatowym w Pruszkowie i został pochowany na cmentarzu Czerniakowskim w Warszawie. Jego grób do dziś tam istnieje i wszystkich zapraszam do odwiedzenia tego cmentarza i poszukania z grobu najsłynniejszego kasiarza dwudziestolecia międzywojennego.